Siema, mili. O, teraz lepiej. Zapomniałem spodenek, a za gorąco. To tak jest właśnie, jak się jedzie na ryby bez alkoholu. Nie ma podpórek, nie ma spodenek krótkich, nie ma wielu, nie ma alkoholu, o, nie ma popitki. Nie wiem, czy wziąłem musztardę, ketchupa i inne takie dodatki i w ogóle jeszcze innych. Zaraz zobaczymy, czego brakuje, człowiek. To jest po prostu jakiś horror. Jest smutno, jednym słowem powiem wam, jest smutno. Pięknie, jeśli chodzi o sprawy przyrody, to pięknie jest, ale jest mi smutno po prostu. Może się nie połamie. Że my żyjemy w tak strasznym świecie, że się odechciewa wszystkiego. To znaczy menele, robactwo, to nie, no dla nich to dobrze. A normalny człowiek to ma... No co, pozbierałem śmieci, cały wór. Może tu nikt nie przychodzi, bo to... Ale woda przynosi po robactwie. Uratowałem małże, bo była w takiej nietce, której by już nie było wody. O, a propos małż. Znajomy zobaczył parę dni temu pod mostem północnym, jak Charlie Vietcong całe wory, trzy wielkie wory małży wynosiły. Nie wiem, palili tam ognisko, nie wiem, czy oni te małże od razu tam osuszali na żywca, nie mam pojęcia. Zadzwonił na tak zwaną milicję, do tych nierobów i wyobraźcie sobie, półtorej godziny czekał, bo Charlie, żółtek, wyszedł na niego i się cofnął, uciekł szybko. A on tak zobaczył coś nie halo, skitrał się, patrzy, zadzwonił, słuchajcie, na komisariat, 15 minut na piechotę mają, półtorej godziny czekał, nie przyszedł nikt. Zobaczcie, co się na odrze dzieje. Odra znowu umiera powoli. A oni cały czas doładowują kolektory, dobudowują kolektory. Wiecie, przedtem był... Co tam? Kto to był winny? Złote algi, tak? PiS. A teraz kto będzie winien? Teraz będzie PiS winien, tak? A wracając do tych małży. Jakby taką małżę w dupę wsadził Oskarowi albo Kierwie, to akcja małża byłaby w całej Polsce. Ale jak oni tysiące małż rzucają do worów, to jest jednorazowo. To nie ma żadnej akcji. Kusownictwo trwa w najlepsze. Kusownictwo na zwierzynie. Jak tu nie pić? A wędkarzyki to o, przyszedł taki jeden do mnie ostatnio i mówi, Boże, jaka to jest frajda. Jak ja podniosę tę siatę, aż się urywa ta siata. Te jeden na drugim takie 23. Jakie to jest piękne. Ja żyję wśród psychopatów, wśród psychopatów wędkarzyków, wśród psychopatów ze służb. Są wszystko psychopaci. Oni mają nic wspólnego z obroną, nic wspólnego z wędkarstwem. To są psychopaci. I tak jest w całej Polsce. Na ten, w tym ośnie, żeby tyle lat walczyć. Słuchajcie, to jest w ogóle niebywałe. Żeby tyle lat walczyć o jezioro, które nie, to jest po prostu, to jest w ogóle w pale, panie mieś. Co tu się dzieje? Tu nie ma w ogóle ryby, na tym odcinku nie ma, bo jest wytruwana, co po każdym deszczu jest wytruwana, jest kusowana, jest kusownictwo na tarliskach, tych ostatnich, te tarliska to już w ogóle praktycznie, można go nazwać tarłem, to jest 1000 tarła, kusownictwo na zwierzynie, Te wędkarzyki takie, co to zawody, żyłka 006, haczyk 24, i on parę kilo miażdży, czyli mordują. Słuchajcie, to jest w ogóle, to jest po dno. No słucham tych ptaszy, no pięknie jest, no. Kwitnie wierzba, kwitnie też to pola. No, ładnie jest, no. Widzę ślady zwierząt, niewymordowanych jeszcze. Małża jest chroniona.
Nikt tak nie filtruje, żadne zwierzę jak małża wody. A to gówno, nie dość, że przyjechało, to gówno. To gówno. Plemienne gówno. To jeszcze nam tutaj naszą przyrodę, która tak jest zaturwana, przecież tak tych małż jest tak mało, ponieważ one już są też zatrute przez te ścieki. A ci nie reagują na przestępstwo. Ilu wędkarzy jest, którzy cokolwiek rozumieją z tego, co to jest małża? Po co jest ryba? Po co jest ten ptak, ten piasek? Dla niego! Nie dla niego! Jak ja tego robactwa nienawidzę. Robactwo w rządzie, robactwo tu na dole, wszędzie robactwo. Zobaczcie nawet na tych live'ach, ile tego robactwa wchodzi. Takie kłusownictwo, czy takie zbieranie tych małż można by ograniczyć w ciągu jednego dnia. Po prostu pierwszego lepszego kusola złapać i go oskalpować i wypuścić. No i za nim ładnie, jak ładnie to wszystko, wiecie, łysa czacha, jak to wszystko krwawi, jak on, to byłoby, naprawdę to byłoby fenomenalne. Także nie chce mi się nic więcej gadać dzisiaj. Nienawidzę robactwa, dlatego że robactwo niszczy. Niszczy tą ziemię i niszczy ludzi. Bo zaborcy nam tak nie zniszczyli przemysłu i wszystkiego, jak ta banda pookrągłostolcowa. Hitler tak nie zniszczył, Stalin, Jaruzel, no, czyli Stalin. Jak ta banda okrągłostolcowa, która do dzisiaj rządzi. Przecież Oskar jest z bandy okrągłostolcowej. I Hitler żoliborski też jest z bandy okrągłostolcowej. Dno. Dobra, mili oszamie, coś, położę się na tym piasku, prześpię się trochę. Podywaguję. Póki jeszcze ma gdzie człowiek pójść, nie ma tego robactwa, tych meneli, drących mordy, śmiecących, niszczących rybę, niszczących zwierzęta, płoszących zwierzęta. Dlatego chowam się, żeby z tym robactwem nie mieć do czynienia, bo dotkniesz robala, a potem człowieku, wiesz co jest? Robala, jak dotkniesz, to ta cała milicja to do ciebie ma pretensje, no. Menel wszedł do domu morderca, wszedł z zamiarem zabójstwa dziecka, matka się obroniła i matka siedzi i dziecko sobie zabrał. O czym my mówimy? Dobra, bo się kole któregoś kiedyś, no. Menele, pi***.